Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, w poprzednim odcinku weszliśmy w rozdział drugi i jak zdążyliście zauważyć, rozdział drugi jest naprawdę przegięty. To znaczy, wszystko dzieje się w naprawdę szybkim tempie i naprawdę wiele tych rzeczy się dzieje. My musimy udać się do Morkonów, żeby porozmawiać z Wiktorem i jakoś załagodzić spór, ponieważ Wiktor despotycznie próbuje zaatakować prawdopodobnie Bastion. Może uda nam się z nim dogadać. Powinniśmy się zjednoczyć i wspólnie stawić czoło Niebianom. Niebianom? To znaczy przybyszom? Dlaczego mamy z nimi wojować? Niechaj wpadną w szał, nadwątlą oddziały pozostałych frakcji. Wspomoże to naszą świętą misję. Nie okażą Morkonom litości, wiesz? Z powierzchni Magalana zniknie cały rodzaj ludzki. Ha! W ogóle nie pojmujesz, na czym polega nasza święta misja. Przeciwnie, po prostu nie uważam zagłady ludzkości za dobry pomysł. Może niejasno wszystko opisałeś? Tylko marnujesz mój czas, psycholu. Zdaje się, że to ja marnuję swój czas na ciebie, ale niech stracę. Należy zniszczyć heretyków, zetrzeć ich w proch. Wymierzymy im szybką i sprawiedliwą karę. Uwolnimy ich od cierpienia. Zlikwidujemy chore na rośle. Zastępując nasz gatunek innym, chyba nie zupełnie wypełnicie swoje posłannictwo. Niebianie zmasakrują ludzkość, oczywiście, ale na Magalanie pojawią się nowi mieszkańcy. Rozumiem twój punkt widzenia. Niestety, to jedyne rozwiązanie. Morkoni nie zamierzają wykrwawiać się za całą ludzkość. Naszym zadaniem jest wyplenić nasz gatunek w imię równowagi. Mimo to Niebianie zostaną tu jeszcze długo po nas. Trudno nazwać to równowagą. Dobrze, niech ci będzie. To jak wygląda twój koncept? Jak ty powstrzymałbyś Niebian przed podbojem tej planety? W Karakis zaistniała nowa siła. Dzięki niej walka przeniesie się na terytorium wroga. I jak to niby ustaliłeś? Pozostaję z nimi w kontakcie. Potrzebują jednak wsparcia. Bez niego z pewnością przegrają. Wolałbym wyrazić swój podziw. W istocie czuję się jednak rozczarowany. Chodzi o berserków, czyż nie? Rozgoryczony, zapatrzony w przeszłość modłoch. Według nich dzieło stworzenia to coś cennego. To chyba najwięksi heretycy na całym Magalanie. Muszą zczeznąć. Wypada, byś jako Morkon wykazał się rozumem i nie wspierał tych głupich pogan. Nie mówię o berserkach. To nowa społeczność funkcjonująca od niedawna. Co to za jedni? Ile osób liczy ta wspólnota? Gdzie przebywają i co planują? Chętnie o wszystkim opowiem, ale najpierw przyrzeknij, że mnie nie zdradzisz. Ha! Zanim w ogóle rozważę, czy potraktować cię poważnie, niech ta grupa dowiedzie swej wartości. Czy zdoła zatrzymać Niebian, choć na chwilę? Zobaczmy. Niebianie zaczęli rozmieszczać oddziały na powierzchni Magalanu. Zajęli strategiczne miejsca na całym świecie. Najwyraźniej zamierzają wykorzystać do własnych celów struktury nieskończonych niebios. W tej chwili to jednak bez znaczenia.
Jeśli ta nowa frakcja sprosta oczekiwaniom i pokona Niebian, to wtedy i tylko wtedy nasza rozmowa potoczy się dalej. W porządku. Czy zatem chwilowo pohamujesz się od wszelkich działań, by pozwolić im rozprawić się z Niebianami? Proszę bardzo. Póki co zaczekamy. Ostrzegam jednak, oby szybko przekonali nas o swojej kompetencji. Nie będziemy zwlekać w nieskończoność. Dokins wielokrotnie pokazywał potęgę swojej woli. No, dobrze. W końcu się przekonamy, czy to prawda. Ach, cholera. No powiem szczerze, nie podoba mi się to wszystko. Niewdzięczna robota. Karaki z zawodego Statylla, prawa ręka. Zaraz sobie będziemy mieli nowy poziom. Dobrze się orientuję? Tak. Szczątki wroga. Szałmaszyn, symbole starego świata. Kurator, podżegacz. Ja pierdzielę, przecież to w ogóle nie ma prawa bytu. Nie wiem, kiedy ja ich niby pokonam i jak ja to zrobię, ale na pewno potrzebujemy dać w tą alchemię najbliższe nasze punkty. Dobra, od błękitu do fioletu. Niewdzięczna robota, może tym się zajmę. A teraz wybacz, sprawy mojej frakcji nie cierpią zwłoki. Może pójdziemy z drabem. Jeszcze... Moment. Jedno, przybyszu. Przemyśl sobie swój światopogląd i obowiązki Morkona. Okej, okay, widzę, że Wiktor będzie mnie denerwował tylko zamiast mi pomagać. Ewentualnie pójdziemy z Nyrą. W porządku. Poszukajmy twoich berserków. Spierdalajmy stąd, zanim tamci znikną. Dobra, Nyra. Widzę, że coraz bardziej emocjonalnie podchodzisz. Wciąż nie rozumiem, dlaczego mój lud tak bardzo lęka się berserków. Wszystko, co obce, bywa postrzegane jako zagrożenie. Berserkowie próbują ocalić ludzkość i naturę. Ich postępowanie jest jednak często niezrozumiałe. Spoglądając z czysto naukowego punktu widzenia, album trudno to pojąć. Dobra, bo ja mam chyba... Berserkowie myślą tak samo. No dobra. To co? Musimy wykraść kolejne plany strategiczne. W porządku. Fajnie by było to zrobić bez zauważenia. Ale coś czuję, że jak zobaczą Nyrę... Stare metody budowy były wysoce nieskuteczne. Widzę, że jednak jest wszystko okej. Sami ogrodnicy jak na razie. No co się kurwa gapisz? Nikt nie powinien się tu pałętać. Dlatego wypierdalaj i nie pakuj się w kłopoty, jasne? Dobra, czujny wojownik. Dlaczego się skradasz? Cholera. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Zróbmy tak. Ale może nie tak. Jak gdyby mają na to zareagować? Jeśli nas nie przyłapią, nie zareagują. Ale w razie czego poradzimy sobie z nimi. Nie wiem, czy gościu mnie tu widzi. Mamy. Tego właśnie chce Nyra. Powinienem stąd znikać. No widzę, że jednak mnie zauważyli. Także no pozbędziemy się jej chyba. O Jezu, ale nie tym walcz. Cześć, panie ogrodnik. Wow, 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 dobra. Weźmy go. O Jezus! Mogłam po prostu uciekać chyba, nie? Weź ty się!
Będziesz mnie bił? Nie, nie bijesz mnie. Dobra, to idziemy stąd. Oto plany berserków. Moja analiza postępuje jak należy. Czas chyba zakończyć naszą współpracę. Teraz? Myślałem, że zaczynamy się dobrze rozumieć. Wiesz, czego chcę. Chronić Albów. A ty wiesz, czego chcę ja. Żebyś walczyła tu. Ramię w ramię ze mną. To zajmie całą wieczność. Mam lepsze rzeczy do roboty. Poczekaj chwilę. Wciąż jesteś mi coś winna. Zostaniesz tu, aż to wszystko się skończy. Ostrzegam cię. Nie. Należysz teraz do szóstej siły i lepiej byś do tego przywykła. Nie taka była umowa. Wystarczająco ci pomogłem. Czas, byś mi się odwdzięczyła. Gdy uporasz się z zadaniami, możesz wracać do depozytorium. A jak, twoim zdaniem, będzie to wyglądać? Zacznijmy od wyczyszczenia bastionu. Mam sprzątać kwatery mieszkalne? Udaj się na polowanie i upewnij, że liczba zwierząt w okolicy nie wymyka się spod kontroli. Może dzięki temu ochłoniesz. Zwierząt? Tak. Chyba, że chodzi ci po głowie inna pomoc. Nie. Nie bardzo. Dobrze. W takim razie ruszaj i daj mi znać, gdy skończysz. No... Dobra. Zrobię to. Wrócę za jakiś czas i sprawdzę, jak ci idzie. Tak jest. Muszę się spieszyć. Dobra, to wydaje mi się, że ruszymy do Draba. Niewdzięczna robota to chyba była. Muszę pomóc Nyrze. Dobra, to sobie możemy Nyrze pomóc. Cholera! Dokins powinien pomóc mi zwalczyć infekcję. Zamiast tego dwoje się i troje na rzecz szóstej siły. Cześć, krwisty pazurze. Dobra, no pomogę jej trochę. Niech jej będzie. Nie będę aż tak wredna w stosunku do Nyry. Ciekawe, czy możemy znaleźć tę fiolkę eleksowego, co wyrzuciła. Serio? Coś mnie atakuje tu jeszcze. Daj ta spokój. To żart? Dobra, zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. Obszar wokół bastionu jest już czysty, tak? Wobec tego mam dla ciebie następne zadanie. Zadanie związane ze sprzątaniem?
Widzę, że nadal nie spokorniałaś. Dla wszystkich byłoby lepiej, gdybyś na chwilę przejęła obowiązki strażnika w bastionie. Ale... Musisz zebrać się do kupy, zrozumieć, o co w tym właściwie chodzi. Zgoda, ale oczekuję dokładnych instrukcji co do moich obowiązków jako strażniczki. Chroniąc szóstą siłę, powinnaś bardzo uważnie przyjrzeć się okolicznym obszarom. Ludzie lubią się przemieszczać, rzadko pozostają w jednym miejscu. Co za tym idzie, ciężko bez przerwy wszystkich ich obserwować. Potraktuj to jako wyzwanie. Ale to... Dobra, jak sobie życzysz. Ile to potrwa? Dopóki ci nie przejdzie i nie zaczniesz myśleć trzeźwo. Ale nie zapomnisz o mnie i nie zgniję w bastionie, nie? Nie, nie taki mam cel. Oczywiście. Na chłodno, Nero. Widzę, że z nią zadania są jak takie trochę dziwne. No ale dobra, bywa i tak. Przy okazji sobie pozbieram tutaj rzeczy, bo mnie tutaj nie było. W tym miejscu. I chyba będziemy ruszać z Drabem na kolejnego questa. Ewentualnie możemy też pomóc Foxowi, bo z nim mam niewyrównane jakby rzeczy, bo ja znowu przybyłem w bastionie. Dobra, jeszcze coś tutaj zostawiłam drobnego. Haridium. I jeszcze kuferek. Wyłam łatwy zamek. No, faktycznie łatwy. Łatwizna. Broń jednoręczna, trochę wina, złomu i mały zielony kamień. Dobra, to tak, weźmy sobie, ustawmy jakieś zadanie. Najlepiej może... Niewdzięczną robotę. Także pomówmy z Drabem. Z Foxem jeszcze trochę poczekamy na robienie zadań. Z Kają też w sumie, bo ona nam musi chyba nowe miejsce wskazać. Moi zwiadowcy znaleźli nowe niebianidy. Aha. Kilka bestii przeszło niedawno mutację w pobliżu bastionu. Pośpieszmy się, to może zdołamy je złapać, zanim znikną. O mój Boże, dobra. Może na początku, zanim z nią polezę jeszcze. Dobrze, zapolujmy na mutanty. Mam nadzieję, że wiesz, gdzie ich szukać. Często się przemieszczają, więc lepiej nie zwlekajmy ani chwili. No widzę, że tych zadań jest naprawdę dużo. Patrz, tam są. Mamy szczęście. W porządku. Do dzieła. Słuchaj, wiem, że już raz cię ugryzły, ale... Nie daj im się dopaść ponownie, dobra? Dobra, trochę ich dużo. To są te całe chyba szperacze, szperlacze? Ach, cholera. No daj. Dobra, najsampierw po pierwsze atakujemy pojedynczo. Młody raptoid. Okej, czyli to są raptory, które się przemieniły. Dobra, trochę. O kurde, jeszcze jeden się rzucił na mnie? Niedobrze. Weźmy go może z góry. Okej. Ała! No leją mnie nieźle. Ale to tak jak raptor, nie? No, Jax, a ty się nie wyleczyłeś? No lecz się, chłopie! Dobra, musimy to robić z Kają, bo bez niej jest naprawdę trudno. Dobra, nowy poziom. Rozdysponowałabym punkty, ale one mogą mnie atakować przez, wiecie... Bez tego. Dobra, to było głupie, bo on się rzuci na mnie. Cudownie, prawie uderzyłam w powietrze.
Może bym go tak, wiecie... Okej, to jest nasza szansa, tylko że akurat nie miałam wytrzymałości. Weźmy się może trochę. To głupie. O Jezus. Ja nie rozumiem, dlaczego Jax mi nie chce pić mikstur, kiedy ja klikam to. Dobra, zostały jeszcze dwa. To weźmy może najpierw tego od boku. Potem tamten ostatni. To chyba głupie było trochę. Najważniejsze, żeby go przewrócić. Ojej. Fajnie też właśnie, żeby się na Kai ewentualnie skupił. Najgorsze jest to, że to wszystko to są te młode raptoidy, nie? Weźmy go. To nic mi nie dało kompletnie. Ale może byś się wziął za Kai, a nie za mnie. Ukończono niby analiza choroby. Ale to gówno, a nie zakończono. Dobra, ja się trochę ulotnię. Panie Raptoid. Naprawdę nie znoszę tych stworzeń. Co ty nie boisz? A myślisz, że ja je lubię? Musimy znaleźć miejsce, w którym się przemieniły. Jeśli mnie tam zabierzesz, przeprowadzę dokładną analizę. Dobra, typowo. Tutaj na wzgórzu gdzieś niby mają miejsce, dokładnie. Zostaw mnie na chwilę. Muszę się skupić. Dobra, może się czegoś nowego dowiemy. Z tego co widzę, jeszcze coś tu leży. Okej, dwa silne eliksiry. To się może przydać. Dobra. No to co? Poczekajmy. Aż Kaja skończy tutaj robić to, co robi. I może przy okazji bym sobie spojrzała na swoje atrybuty i na te punkty umiejętności. Na pewno w tą alchemię będę chciała dawać punkty, więc musielibyśmy na pewno dać w inteligencję jeszcze trochę więcej. Ale czy coś jeszcze? Ewentualnie tutaj pancerz, czyli budowa. To zróbmy tak, że porówno sobie dam w miarę do tego. Skończyłaś? Czy jeszcze? Chyba jeszcze Kaja tutaj robi wsłuchiwanie się. To dość niepokojące, ta... Jak to nazwać? Zaraza? Z czymkolwiek mamy do czynienia, jest gorzej niż sądziłam. Czego się dowiedziałaś? Inkubacja trwa niezwykle krótko. Te bestie przeistoczyły się w niebianidy nie później niż 3 godziny od zarażenia. I to dokładnie w miejscu, w którym je znaleźliśmy. Czy rozmiar gospodarza robi jakąś różnicę? Nie uzyskałam pewności, ale raczej nie. Od czego zależy więc tempo przemiany? Trudno powiedzieć. Zgodnie z tym, co zdołaliśmy ustalić, na szybkość transformacji nie wpływa jeden czynnik, taki jak metabolizm czy budowa ciała. Biorąc pod uwagę stopień postępu mutacji i fakt, że wszystkie stworzenia na Magalanie zachowują się podobnie, to... To co? Jeśli dojdzie do wybuchu epidemii, zaraza przeobrazi całą planetę w ciągu kilku dni. Tego się obawiałem. Na razie to tyle. Postaram się odkryć więcej. Być może analiza naprawdę dużego osobnika przyniesie inne rezultaty. Wyślę zwiadowców na poszukiwania. Dziękuję za pomoc. Dam ci znać, jeżeli pojawi się coś nowego. Dobra, czyli na razie zostawiamy to. Kaja, wiesz co, wróć do bastionu. My też wrócimy i wreszcie pójdę z Drabem. Ewentualnie z Foxem byśmy mogli iść.
Ale wiecie co? Najważniejsza sprawa to jeszcze teraz nauczyć się tej alchemii na wyższym poziomie. Ja mam gdzieś chyba nauczyciela nawet tutaj. Nie. Mamy tutaj Tilasa w forcie i chyba to jest jedyny nauczyciel taki, którego aktualnie mam na mapie zaznaczonego. Także spróbujmy się do niego udać i nauczymy się jeszcze alchemii. Tak się zastanawiam, co jeszcze możemy tutaj zrobić? No sporo tych zadań dla towarzyszy jest i one na pewno teraz będą nam sens powiek, że tak jakby powiem, no... Właśnie to będzie do roboty, bo te zadania fabularne, sami widzicie, one są dosyć takie przegięte jeszcze trochę. Jak na mój aktualny stan postaci, to troszeczkę jestem na to zbyt mało przygotowana. Także musimy jeszcze się podkoksić. Cześć Tilas. Naucz mnie czegoś. Naucz mnie alchemii na wyższym poziomie. Na kolejny poziom potrzeba zręczności mi jeszcze 4 i sporo inteligencji. Także musimy się naprawdę sprężyć i trochę chyba pochodzić po świecie, pobić potwory, bo bez tego może być po prostu krucho. Umiejętności. Wezmę sobie to, odznaczę. I zobaczymy teraz. Mamy przynajmniej całkiem niezłe wyposażenie. Ja mogę jeszcze nosić nakrycie głowy dla morkonów, ale okulary zbyt bardzo mi się przydają. Szczątki wroga. Od błękitu do fioletu. A może zobaczymy, co u Nyry słychać? Chociaż wątpię, że na razie będę mogła coś z nią zrobić. Ale może warto... Nie wiem... Hej, słuchaj! Wystarczy tego! Chcę dostać porządną robotę! No nie wiem... Przemyślałaś już naszą umowę? Tak... Możesz mi zaufać. Nie będę sprawiała więcej problemów. W porządku. W takim razie szykuj się. Wkrótce znów ruszamy do boju. Dobrze. Przygotuję się. Gdybyś szukał kiedyś towarzyszki broni, jestem do dyspozycji. Okej. Czyli na razie to wszystko. Jak na razie to Nyra nas podziwia. Jestem pod wrażeniem. Czyli na razie z nią też nic więcej nie zrobię. Z Kają, no też raczej nie. Jeszcze z Kronim mamy zadanie. Ale może Fox? Czyli coś spieprzyłeś i chcesz spróbować to teraz naprawić. A i po co takie słownictwo? Nazwijmy to po prostu pracą w terenie. Brzmi dużo lepiej, nie sądzisz? I tak się przy okazji składa, że przydałaby mi się w tym twoja pomoc. Bo taka już nasza rola, nie? Wspierać się nawzajem. Ręka rękę myje. No dobra. Dobra. Zgoda. Przejdźmy do szczegółów. No dobra. Wyobraź sobie parę oddziałów albów przemierzających tabor, tak? Tak jak to czasem robią. A teraz dodaj kogoś, kto, no... jest mną i pilnuje upraw, kiedy oni właśnie przechodzą obok. I całkowicie hipotetycznie, rozumiesz? Powiedzmy, że taki oddział kradnie jedną z sadzonek i idzie sobie dalej. Co by było, gdybym akurat wiedział, gdzie ci wymyśleni albowie są? Pozwoliłeś albom ukraść ci sadzonkę? Hej, 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 hej. Czy coś by ci się stało, gdybyś przestał tak marudzić? O mój Boże. No to gdzie szukać tych albów z twoją hipotetyczną sadzonką? Odzyskamy ją. W Porządziu. Cóż, to niedaleko. Właściwie tuż za rogiem. O mój Boże, no po prostu reakcja Jaxa była piękna. O, tam stoją. I żebyś wiedział, zdębieją jak tylko nas zobaczą. No widzę, że Fox jest naprawdę ciekawym towarzyszem. Jeszcze lepszym niż Drab. Nie mam pojęcia, co nas czeka. Musimy uważać. Rób swoje. Nie myśl o tym. Cześć, witam. O mój Boże, wy nie chcecie ze mną gadać. Ja pierdzielę piechur. Jezu! No teraz to chyba umarłam. Nie mam mikstur w ogóle przygotowanych. Dobra, bym najpierw tamtego zwiadowcę chciała, wiecie... On magii używa. Ja pierdzielę, no co jest? No!
hello! Cofnij się, Jax! No kurwa mać! Oh, Boże święty. Musimy uważać. Co ty nie powiesz mi, chłopie? Dobra, może zróbmy tak, bo ja mam mało mikstur, mam ich praktycznie zero. Te małe to mi nie wiem, czy coś dadzą. O, mam napój mały eleksowy. O Jezusie, kochany. Dobra, zróbmy sobie tak. Rób swoje. Nie myśl o tym. Dobra, to może podejdźmy pomału. Kto wie, ile to jeszcze potrwa. No chodź do mnie. Będę ich, wiecie, pomału. No, jazda! Wezmę go. Leżeć śmieciu. I dobijemy. Dobra. Może tak bardzo głośno krzyknę pożar. Ciszę. Damy sobie radę. Dobra, powoli. O, tam jest paliwo. Hej, widzisz mnie, gościu? O, tarcza tam jest jakaś fajna. No, któryś na pewno mnie widzi. Może zaczniemy od tyłu. Może będzie bezpieczniej. Tam się ktoś bije. Halo, witam serdecznie. Dobra, przyszedł kolejny zwiadowca. Dobra, spróbujemy go unieszkodliwić. Dawaj, Jax. Dobra, to jest dosyć strategia dobra chyba. Jakby ten do mnie podszedł. Który tutaj stoi. No chodź. Dobra, to nie jest ten, który używa magii jeszcze. No, jazda! Może zróbmy szybki, taki wiecie, mocniejszy. Dobra, i zostało ich jeszcze dwoje. Może podejdziemy od tej strony. To jest ten chyba, co magię umie używać. Jakby on tak do mnie przyszedł, chodź do mnie. Tak. No nie jest dobrze, bo chłop używa magii lodu. Ała, no! Ja pierdzielę, halo! No możesz przestać, typie, to robić? Ej, nie, no chłop, to jest akurat przegięcie kolejne, totalne. Dobra, zostawię go na koniec. Zostaw mnie tam. Tamtego jakby wywabiła, to by było świetnie. Spróbujmy. Ach, bo ich jest chyba dwoje, co umieją teraz magią parać się. Tarcza albów. Skrzynia. Jakbym tak, wiecie, znalazła samą w sobie sadzonkę. Ja pierdzielę, no przecież ja tego nie przeżyję. Dobra, zróbmy tak. Ja pierdzielę, ich jest tu dwóch. To nie jest dobrze. Nie jest dobrze, Bigo. Jax. Proszę cię, dobra. Efekty statusu to jest najgorsze, co może być. Ej! O mój Boże, dobra. Jax! Dobra, uciszymy tego typa. I teraz tak, spadamy. Ja się trochę podleczę tu. Zrobimy save'a. I teraz na ciebie.
Okej. Okay. I teraz klepać go. Ile sił. Pięknie. Uff. To było niebezpieczne całkiem. No i co, Fox? Gdzie jesteś? Fox. Chyba powinieneś się pożegnać ze swoją sadzonką. Nie mieli jej? Nie. Żadnych sadzonek. Zaraz, jesteś tego całkowicie pewien? Którego ze słów żadnych sadzonek nie rozumiesz? Cóż, świetnie. To chyba tyle z moich szans, by wkupić się w łaski ludzi z fortu. Na to wygląda. Dobra, dobra. Lepiej już iść. Muszę sobie przemyśleć to i owo. No wiesz. Słuchaj, na pewno wpadnę jeszcze na jakiś chytry pomysł. Kto dokładnie jest twoim przełożonym? A, wiesz, był ten taki wysoki, potem ten taki gruby. Tak szybko się zmieniają, że się trochę zgubiłem. A który z nich, wysoki czy gruby, w końcu się zorientuje, na ile zniknąłeś i będzie chciał cię za to ukarać? No wiesz, w sumie to obaj. Nie wiary, nawet ty musisz to przyznać. I właśnie to próbowałem ci wytłumaczyć. Berserkowie z fortu są dość specyficzni. Dlatego tak mi to z wami dobrze w tej kupie w bastionie. Przyznam jednak, jestem ciekaw, co się ze mną w końcu stanie. Nie ty jeden. No dobra, na razie Fox może z nami chodzić. My jeszcze sobie przejrzymy to miejsce. Zaraz sobie jeszcze tą tarczę sprawdzę. Bo mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że ta tarcza albo będzie lepsza. Ale nie wiem, może to po prostu takie zboczenie z Alexa jedynki, bo pamiętam, że ona wtedy była naprawdę OP. Ale zaraz ją zobaczymy zresztą. Tylko to wyżej będzie. Już, zaraz sprawdzamy. Tarcza albów. Wydaje się, że gorsza. Nie, jednak lepsza, czyli tak jak myślałam. Ustawimy ją pod czwórkę, mamy założoną. Dobra, cudownie. Wygląda to dosyć komicznie, że Morkon biega z tarczą albów. No ale niech będzie. O, mała torba eliksitu. W sumie mogłabym też pootwierać sobie w ekwipunku te rzeczy, bo na pewno mam więcej tych wszystkich toreb. Też się zastanawiam, co dalej będziemy robić. Dalej chyba zadanie dla towarzyszy mimo wszystko. O, mam 81 sztuk eleksu. O mój Boże, ile ja mam toreb eleksitu. Także pootwierajmy wszystkie. Jeszcze mam też chyba łupy tego takiego żołnierza jakiegoś, jako nagroda. Tak, dokładnie. To się przyda. No już mamy 5000. To w sumie dobrze. Okej. Okay. Także co? Tutaj też jeszcze kogoś widziałam na ścieżce, jak się z kimś bił, ale... Okej, okay, tam dalej się ktoś z kimś... To jest chyba ta zakażona osoba, prawda? Nie biłam się z nią jeszcze. Zatruta osoba konkretniej. Nie chciałabym, żeby mnie uderzyła. Ale nie ma już czachy. Także... A, mroczny eleks z tego jest. I ona zabiła jakiegoś Morkona. Nie, tego oszołomiła. Smirlaw. No, gościu wygląda, jakby umarł. Chociaż to niby tylko oszołomienie. No, to dokąd idziemy? Niezłe ciuszki. Wystrzałowe. Dzięki. Ha, gość serio myśli, że podobają mi się jego... nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Oddawaj cały swój eleksit, albo... Albo co? Słuchaj, nazywam się Smirlaw Bezwzględny. Wolisz mnie nie wkurwiać. Nazywasz się Smirlaw? Lepiej okaż mi nieco szacunku. Ta, jasne. Rozerwę cię na strzępy, skurwysynu! W porządku, wyciągnij broń.
Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Jasne. Cześć, Smirlaw. Śliska sprawa. Gościu. No, dosyć słabo. No, nie powiedziałabym. Bo Smirlaw jest ofermą. Odejdź, jestem zajęty. No i dziękuję bardzo, do widzenia. Moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Zrobiliśmy znowu sporo zadań dla towarzyszy. I przed nami jest jeszcze więcej, także na pewno pomożemy Drabowi, bo jak na razie widzę, że Fox nie ma nic do mnie. Także może wracać do Bastionu. Ja też zresztą wrócę do Bastionu. Tylko, że ja będę wracała po Draba tak naprawdę i kolejny odcinek zaczniemy od zadania z nim. Jeszcze mam cały czas to zadanie z Kronim do zrobienia i wydaje mi się, że Kaja może się też za niedługo do mnie odezwać. W sumie to bym się wcale nie zdziwiła. Aha. Czekaj. Obawiam się, że mam złe wieści z towaru. Nie wiem, czy to prawda, ale... Co się stało? Och, cudownie. Chyba trzeba będzie rozpierdzielić Morkonów. Będzie chyba atak na Bastion. Patriarcha Wiktor zgromadził ponoć oddziały i planuje zaatakować fort. Cholera, to było do przewidzenia. Trzeba się z nimi rozprawić, zanim będzie za późno. Wiktor? Muszę poważnie porozmawiać z tym sukinsynem. Jeśli ktokolwiek zdoła powstrzymać jego i jego armię, to tylko ty. Powodzenia. Chciałbym też coś dodać. Praca z tobą stanowi dla mnie zaszczyt. Jarks. Tatagorak. Isola. Emre. Jarks. No nie, naprawdę? Tak infekcja postępuje chyba. Co się stało ze mną? No cóż. Moja głowa. Infekcja. Zdążyłem już o niej zapomnieć. Aha. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Wygląda na to, że infekcja, raczej zakażenie i tak dalej, przenosi nas w stronę tych główien, bo tam jest ich, wiecie, siedziba, nie? Jedna z paru. Zaniki świadomości mnie wykończą. Co to kurwy? Jest coraz gorzej. Co ja zrobiłem? Właśnie straciłem kilka godzin. Pieprzona infekcja. Jeśli mam wydobrzeć, muszę się tym zająć. Tragedia, dobra, jesteśmy z powrotem w Bastionie. Moi drodzy, kończymy tutaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał w kolejnym, raczej zadania z Drabem. Ewentualnie dyskusja z Wiktorem. To jeszcze zobaczymy. Trzymajcie się i cześć.